Wybaczcie moją szaloną fryzurę, ale właśnie skończyłam rozpakowywanie się, co zajęło mi godzinkę, coś takiego, bo jeszcze gadałam z moimi współlokatorkami, a że właśnie się teraz myje dziewczyna, z którą dzielę pokój, to stwierdziłam, że szybko wam pokażę, bo ogarnęłam i jeszcze jest ładnie. Także ogólnie tu się wchodzi do naszego pokoju, tu jest, są moje rzeczy, bo jakby postaram się nie pokazać części tej dziewczyny, tu jest część mojej szafy. Tu idziemy i tu widzimy moje łóżko i moją część pokoju. Także fajnie, bardzo fajnie, bo jest tak spokojnie, jakby u niej jest bajzel, ładnie mówiąc. Ja sobie tutaj wszystko posprzątałam, także mam miejsce dla siebie. Więc o, tak to wygląda. Kiedy macie tylko dwie ręce, the struggle is real. Ale dobra, przyciszę trochę muzykę i mogę wam nagrywać. W ogóle na pewno to jest piękny angle, więc na pewno się cieszycie, że mnie widzicie z tej perspektywy. Ale no, teraz lepiej. Cześć! A witam was w moim pierwszym dniu w Milano. Mam teraz chwilę spokoju, można tak powiedzieć, bo wracam właśnie z agencji. Byłam już rano na dwóch castingach i teraz jadę na trzeci. I wydaje mi się, że już potem mam wolne. Także będzie czas dla siebie. I co? I zaczynamy vlogi. Już z bycia tutaj, a nie z podróży. Także zobaczcie w ogóle, jak to jest pięknie. No po prostu, o, kocham to miejsce. Naprawdę Mediolan jest cudowny i bardzo się zmieniło moje zdanie, bo kiedyś jak tu byłam, to tak mnie nie zachwycało i dopiero po powrocie do domu doceniłam to miejsce, w którym byłam. I niestety często tak jest, że jak coś stracimy, to dopiero to doceniamy, więc pamiętajcie, żeby naprawdę cieszyć się z tego, gdzie jesteście, z kim jesteście i jacy jesteście. I zawsze starajcie się być jak najlepsi. A jak najlepszymi ludźmi dla innych też. Także taka mądrość. I w ogóle mam taki plan, że będą krótkie urywki. O Jezu, z każdego dnia nie będę jakby vlogować wszystkich dni, chyba że będzie jakaś praca, ale też wydaje mi się, że będę po prostu robić dwa, może dłuższe vlogi po prostu z urywkami i pisać daty czy coś w tym stylu. W ogóle i tak się trochę zapomniałam, że miałam nagrywać po angielsku. W ogóle sorry, że się tak rozglądam, ale mam nadzieję, że nie przyszłam numeru, którego szukam, ale no nieważne. Właśnie to, wracając do tego, co chciałam powiedzieć, że miałam nagrywać po angielsku, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie dobra opcja. Możemy spróbować, że część jakby vlogu będzie po polsku, część po angielsku. Jakby no tam ten wczorajszy już, Jezu, jak to jest pięknie, jest już po angielsku. Boże, po polsku! Ale właśnie mogę część nagrać po angielsku i zobaczymy, jaki to będzie miało w ogóle odzew. Bo też nie ukrywajmy, że będąc jedyną Polką w swojej agencji chyba i w ogóle no mało się spotyka Polaków we Włoszech, przynajmniej w moim jakby otoczeniu, to zawsze jest, że tak powiem, to bezpieczeństwo, że nikt nie zrozumie, co powiem. A jednak po angielsku to większość ludzi tu będzie mnie rozumiało. Więc chyba nie ma co ryzykować. Dobra, czekajcie, bo szukamy miejsc. A dobra, to jest 21, a ja szukam 10. Także jeszcze chwila drogi przede mną. Ale dobra, zamykam się już. Widzimy się któregoś dnia, może nawet jeszcze dzisiaj. Nie wiem, co będę robić. Moja roommate chce się ze mną przejść na jakiś spacer i w ogóle ja chcę w sumie trochę pobyć sama. Wiecie, wiem jeszcze, jak to wyjdzie, ale
może nie będę taka okropna i z nią gdzieś pójdę. Także zobaczcie jeszcze raz na tę cudowną ulicę tutaj, na słoneczko i widzimy się później. Ale żem to zrobiło. Witam was we wtorek, tak? Nie, w środę. Sorry. Czekajcie, muszę otworzyć drzwi. O Jezu. Właśnie wróciłam do domu z jednego castingu i z wizyty w agencji, bo byłam odebrać książkę i komkardy, czyli takie nasze jakby wizytówki. I słuchajcie, zdążyłam tylko wejść, zaparzyć sobie herbatę, bo miałyśmy z koleżanką godzinę do kolejnego castingu, więc ja myślę, fajnie, odpoczniemy chwilę. Zaczęłam sobie gotować w ogóle ciecierzycę, jakby kto kogokolwiek to interesowało, ale no nieważne. Kurde. I dostaję wiadomość, czekajcie, że mam wychodzić teraz z mieszkania, bo mam pracę. A ja takie, że co? Ale super! Jestem tu drugi dzień i mam robotę, więc mega się cieszę. Muszę ruszyć szybko tyłeczek, bo mam niecałe pół godzinki, żeby tam dojechać, a już jest prawie w pół do pierwszej, także nieźle. No i to w sumie na tyle z dzisiejszego update'a. Może coś tam nakręcę. No, to siemka. Witam was w kolejny dzień. W sumie nie działo się nic ciekawego, dlatego że miałam dzisiaj tylko jeden casting na bardzo późno, bo dopiero na 14.30. Spędziłam tam godzinkę i potem pojechałam sobie na zakupki, właśnie wracam. I dlatego wyciągnęłam kamerę, bo słuchajcie, śmieszna historia, że sobie tak stoję w sklepie, szukam czegoś, nawet nie pamiętam czego, i podchodzi do mnie pan i się pyta coś po włosku, a ja taka zaskoczona wyciągam słuchawkę i się pytam, że o co chodzi, a on się mnie pyta, czy wiem, gdzie są jajka, a ja tak, mordo, czy ja wyglądam na Włoszkę, że ty się mnie pytasz? I jeszcze po włosku, jakby, no dobra, rozumiem, no bo to ich kraj, ale że ja wyglądam jak tutejsza, że ja tu mieszkam, taki komplement, także no, śmieszne, może nie, nie wiem, nieważne, ale przyjemna sytuacja. Także o, wracam teraz do domku zanieść te wszystkie rzeczy, które ze sobą taskam, mam jeszcze jedną torbę tam, więc tak. A później pojedziemy do centrum w końcu. Pokażę wam Duomo. Mam nadzieję, że dzisiaj to zrobię. I tyle w temacie. No, także pa pa. Siema kochani, można powiedzieć, w ogóle nie wiem, czy się nagrywa w dobrą stronę. O, dobra, teraz przeskoczyło. Można powiedzieć, że mój dzień pracowniczy się już skończył, bo jestem już po wszystkich castingach, które na dzisiaj miałam. Wracam właśnie do mieszkania. I no i to na tyle. To nie był jakiś najlepszy dzień dzisiaj. Metro się popsuło i po prostu no całe miasto umarło.
więc strasznie ciężko było się dostać na jakiekolwiek castingi. Zwłaszcza, że akurat to metro, które było nam najbardziej potrzebne, się właśnie popsuło. Także ogarnęłam wszystkie, ale trochę z obsuwą czasową. No ale nieważne. Wracam już do domku. W ogóle macie moją okolicę. Możecie podziwiać, patrzeć, jak to jest pięknie. Jezu, rzeczywiście. W ogóle ta kamera sprawia, że to miejsce wygląda jeszcze piękniej. A zwłaszcza o tej porze, jak tak sobie świeci słoneczko. Także o dzień piąty w Milano. Tak jak obiecałam. Kurde. Tak jak obiecałam, każdego dnia będę po prostu nagrywać jakieś krótkie urywki. Bo w sumie nie za bardzo mam co innego pokazywać codziennie, jest to samo. Także tylko takie dygresje na temat dnia dzisiejszego. Wracam, to już powiedziałam, 5 razy chyba. Zrobię workout i sobie trochę odpocznę. W ogóle jakby kogoś ciekawiło, to tak wygląda moja książka. Jest prześliczna, szaro-różowa. No i w środku są wszystkie moje zdjęcia wybrane przez agencję, moje kompkardy. I to tyle. No, także widzimy się jutro. Albo może jeszcze później coś nagram, nie wiem, wątpię. Ale dobra. See ya, żeby mnie nikt nie przejechał.